Wiadomości sportowe. Z medalami wracają suwalscy badmintoniści z warszawskiego festiwalu badmintona. W miniony weekend w Warszawie badmintoniści uczestniczyli w warszawskim Open Festival Badmintona. Na tej imprezie suwalczanie zdobyli 2 złote medale i 1 brązowy. Najlepszy wynik podczas warszawskiego festiwalu osiągnęła Uliana Wolskaja, zdobywając 2 złote medale. Najlepsze okazało się w kategorii gra pojedyncza dziewcząt U19. Złoty medal zdobyła bez gry w finale. W finale walkover Anastazji Kosenczuk, UKS Hubal Białystok. Wcześniej w półfinale odniosło szybkie zwycięstwo 2-0 nad Zofią Tomczak z klubu ABRM Warszawa. Wyniki to 21-10, 21-14. Drugi złoty medal, pierwsze miejsce zdobyła wspólnie z klubowym kolegą Michałem Aleksandrowiczem w grze mieszanej. Suwalska para w grze mieszanej U19 w finale pokonała po zaciętej 3-setowej walce zawodników UKS Unia Bierun, KS Chojnik Jelenia Góra, Jakuba i Dominikę Suszyńskich. Piłka nożna druga liga. Wygry Suwałki wracają z Bytowia z 3 punktami. Wyniki meczu Bytowia, Bytów i wygry Suwałki 1-2. Bramki na Suwalczan zdobyli Patryk Czułowski w 11 minucie z rzutu karnego oraz Kacper Wełniek w 76 minucie. Dla gospodarzy bramkę zdobył z rzutu karnego w 85 minucie Paweł Zawistowski. Zwycięska pasca suwalskich Wigerek trwa. To już 6 zwycięstwo podopiecznych Dawida Szulczka. Suwalczanie z 21 punktami są na pozycji lidera przed Chojniczanką Chojnice, z którą rozgrają mecz w Suwałkach w najbliższą niedzielę o godzinie 19.30. Miło nam poinformować, że po meczu z Bytowią Adrian Piekarski znalazł się w 11 kolejce według tygodnika Piłka Nożna. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mecz lidera z wiceliderem będzie można śledzić w TVP Sport. Siatkówka mężczyzn plus liga. Śląsk Malów. W dniu dzisiejszym, wtorek 20 października, rozegra się o godzinie 17.30 mecz z Serat Enea Czarni Radom. Życzymy podopiecznym Andrzeja Kowala zwycięstwa za 3 punkty.